W niedzielę, 5 lipca, na wadowickim Orliku odbył się mecz reprezentacji Polski seniorów futsalu z drużyną Zaskawianki. Głównym organizatorem tego wydarzenia był Tomasz Mamcarczyk. A z nami Tomasz Mamcarczyk, wadowiczanin, mieszkaniec Zaskawia, działacz Zaskawianki i organizator tego dzisiejszego wydarzenia. To nie pierwszy mecz kadry narodowej Zaskawianką. Tak, już pierwszy mecz odbył się 6 lat temu. Oldboye Zaskawianki zagrali wtedy z reprezentantem Polski Oldboyów w futsalu. Z racji rocznicy, 94. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Już wtedy Oldboye, reprezentacji Polski Oldboyów, postanowili, że będą rozgrywać mecze szlakami Jana Pawła II. Do końca roku, do końca 2014 roku. Tych meczów uzbierało się jednak tak wiele, że grają już od 6 lat. Do tej pory rozegrali 99 spotkań szlakami Jana Pawła II. Byli w Paryżu, w Coventry, w Berlinie. Jeździli po całej Europie oraz oczywiście po całej Polsce. I czekali, aż w końcu doczekali się setnego meczu szlakami Jana Pawła II, który musiał się odbyć nie gdzie indziej jak w Wadowicach. Pierwotnie ten mecz miał odbyć się w maju podczas uroczystości papieskich. Oczywiście z wiadomych względów zostało to spotkanie przełożone, ale odbyło się. Jest impreza. Przyszło dużo kibiców. Jest impreza, są kibice, ale są też piłkarze. Piłkarze również znani, mniej znani i znani. Wiadomo, Zaskawianka to no, dla szerokiego ogółu kibiców drużyna niezbyt znana, ale tutaj występuje w waszych barwach dzisiaj reprezentant Polski. Tak, abyśmy mieli większe szanse, choć wynik tego nie wskazuje, zaprosiliśmy do udziału w meczu Bogdana Zająca. Jest to były reprezentant Polski w piłce nożnej, dwukrotny mistrz Polski z Wisłą Kraków, a były asystent selekcjonera Adama Nawałki, który razem z nim wziął udział w Mistrzostwach Europy w 2016 roku, podczas których Polska awansowała do ćwierćfinału, oraz dwa lata później w Mistrzostwach Świata. No ale nasza drużyna, czyli Zaskawianka, też ma przecież gwiazdy zawodników, którzy grali po te okoliczne boiska, nie tylko na Zaskawiu. Tak, jest z nami gościnnie, występuje też Tomasz Mikołajczyk, była legenda Skawy Wadowice, popularny Koja, aktualnie zawodnik Skawy Jaroszowice, choć trwają negocjacje, żeby go ściągnąć tutaj do Zaskawianki, być może po tym meczu się uda. Jest z nami Maciek Kokoszka, 26 lat gry w piłkę, większość w Zaskawiance, ale też Sosnowianka, Skawa Jaroszowice i inne kluby, aktualnie trener. Jest Sławomir Mrugacz, też znany zawodnik Zaskawianki, z Kawy Jaroszowice, uczestnik wielu turniejów halowych. I mało tego, w drużynie narodowej gra zawodnik Zaskawianki. Tak jest. Prezes Zaskawianki Jakub Pławny został zaproszony przez selekcjonera Tomasza Porweta ze względu na długą znajomość, długą współpracę, ponieważ Kuba jest też, pracuje też w warsztatach terapii zajęciowej w Krakowie, więc razem tutaj z Tomaszem organizują wiele zawodów. Jest to taki ukłon w jego stronę, tak więc bardzo się cieszymy, że otrzymał powołanie 6 lat temu. Właśnie, ale to nie pierwszy zawodnik ze Skawianki grający w kadrze narodowej. Tak, 6 lat temu powołanie do reprezentacji Polski otrzymał pan Jasiu Serwin. Aktualnie jego stan zdrowia nie jest najlepszy. Szkoda, że go z nami tutaj nie ma, natomiast życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Wtedy bodajże debiutując w reprezentacji Polski miał 74 lata. No należy dodać, że Jan Serwin to legenda nie tylko Zaskawianki, ale przede wszystkim Kleczańskiej Iskry. W drużynie Iskry rozegrał ile meczów, tego nikt chyba raczej nie policzył i nie policzy, ale te pojedynki naprawdę zapisały się w pamięci kibiców na zawsze. W przerwie meczu ze swoim niezwykłym pokazem wystąpił pan Andrzej Kukla, który w 1998 roku ustanowił rekord Guinnessa, podbijając piłkę przez 3 godziny 50 minut. Brawa dla Andrzeja Kukli! A
razem i Bogdan Zając, o którym przed chwileczką pan Tomasz opowiadał. Jak to jest występować na boisku z zespołem, no, jakby nie patrzeć, B-klasy? No, najważniejsza jest zabawa, przede wszystkim cel, zaszczyt tutaj był dzisiaj przyjechać na zaproszenie Kuba Pawnego na taką okoliczność, jak jest setne urodziny, można powiedzieć, papieskie, więc no, święty Jan Paweł II dla mnie był najważniejszą osobą w życiu, jest i pozostanie, więc to naprawdę wielka satysfakcja być tutaj. Jak pan ocenia swoich rywali? Może nie tyle rywali, co kolegów z boiska w tym momencie. No, kolegom z boiska powiedziałem, że gramy z halowcami, to nie będzie to łatwa sprawa. Życie pokazuje, że potwierdza się to. Bo jednak halówka to trochę Orlik, prawda? Tak, no są to chłopcy, widać, którzy regularnie grali w piłkę i dalej widać, utrzymują bardzo dobrą dyspozycję fizyczną, piłkarską na dobrym poziomie, więc łatwo nie jest. Jesteśmy przekonani, że są w stanie odrobić 13-bramkową stratę. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. I strzelcem bramki na 3-14 legenda z Zaskawianki Maciej Kokoszka. Wielkie brawa! Jeszcze tylko 11 bramek i będzie remis! Przypomnę, że organizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski w Wadowicach oraz animatorzy Orlika w Wadowicach. Współorganizatorem jest klub sportowy Zaskawianka Wadowice. Jeden minut nadziei dla Zaskawianki. Piękna akcja Jakuba Pawnego z prezesa Zaskawianki, 24-4. Mamy to na kamerze. I koniec tego nierównego spotkania. Wynik 26-4 dla reprezentacji Polski Old Boys. Sędziami dzisiejszego spotkania byli pan Sebastian Widlat oraz Konrad Chylewski, jedni z najlepszych sędziów w podokręgu wadowickim. Wszystkim dla was taki skromny upominek. Dzięki. Bardzo dziękuję. Już będziemy uciekać. Dziękujemy również naszemu żonglerowi Andrzej Kukla, rekordzista Guinnessa. Bardzo dziękujemy za przybycie. I drugiemu gościowi oczywiście, Bogdan Zając. Bardzo dziękujemy, że byłeś, grałeś, pomogłeś. Teraz zapraszamy kapitana reprezentacji Polski Old Boys w futsalu, pan Tomasz Torwet. Bardzo dziękujemy. Puchary wręczy kierownik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego Małgorzata Targosz-Tor. Witamy serdecznie, prosimy o kilka słów. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja króciutko, bardzo się cieszę, że ten mecz się odbył. Właśnie ten setny mecz tutaj w Wadowicach na stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. Dziękuję zawodnikom reprezentacji, że przyjechali do Wadowic. Dziękuję zawodnikom Zaskawianki. Zapraszamy kapitana drużyny Zaskawianki Wadowice. Puchar wręczy pani Małgorzata Targosz. Ale to jest nieważne, kto zwycięża, ma tylko wręcza puchar. I zapraszamy kapitana reprezentacji Polski. Puchar wręcza również pani Małgorzata Targosz-Tor. Brawo! Tak jak 6 lat temu, wiadomo, jesteśmy tutaj w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II. Prosimy o wysłuchanie, odśpiewanie barki.